Z nami Hubert Adamczyk. Hubert, remisujecie dzisiaj z GKS-em Katowice przed meczem. Zapewne każdy wynik, gdzie tracicie punkty w Gdyni, jest wynikiem niekorzystnym, ale jak ty ocenisz to spotkanie już z samego jego przebiegu i ten wynik końcowy? No z przebiegu gry na pewno szkoda, że tracimy te 3 punkty. Tak naprawdę może to jakaś większa konsekwencja i większe skupienie przy tych całych fragmentach gry owocowałyby dzisiaj pełną pulą, ale no, trzeba przyznać, że GKS też grał niezłą piłkę od tyłu i ogólnie był to mecz dosyć wyrównany, jednak takie mecze też powinniśmy po prostu w cudzysłowie przepychać, wygrywać i tyle, bo potrzebne nam są punkty. Dzisiaj tych sytuacji ofensywnych było chyba mniej niż zdążyliście przyzwyczaić się, nie mówię nawet przed tygodniem, czy dwoma, czy jeszcze wcześniej, ale przed kilkoma miesiącami, gdzie stworzyliście ich dużo, dużo więcej. Co jest z tego powodem, że nawet nie dochodzicie do tylu okazji, których mogliście mieć jeszcze parę tygodni temu, czy miesięcy? Myślę, że koniec końców tych sytuacji trochę było. Jeszcze sytuacja moja, sytuacja Mateusza Stępnia, no mogliśmy ten mecz, tak jak mówię, zamknąć, może czasami trochę więcej spokoju przy polu karnym przeciwnika też by owocowało tymi lepszymi sytuacjami, także myślę, że tutaj troszkę przegraliśmy ten mecz po prostu tym brakiem utrzymania się przy piłce w drugiej połowie, bo dawaliśmy tym po prostu tymi stratami i taką szarpaną grą atuty GKS-owi i myślę, że to był główny powód. A jak ty indywidualnie się czujesz po meczu? Wynik, wiadomo, nie jest korzystny dla zespołu, który chce się bić o górną część tabeli, ale ty dzisiaj kilka takich piłek penetrujących, prostopadłych posłałeś, które też przede wszystkim otworzyły drogę do zdobycia tych 2 bramek. No w porządku, no nie chcę tutaj siebie jakoś tam oceniać, czułem się fizycznie okej. No tak jak mówię, no najważniejsze są wyniki drużyny i szkoda, że nie dowieźliśmy tych 3 punktów.